Jesteśmy w gminie Poraj. Wieś Dąbowiec przyjęła formę wrzeciona, od którego odstaje jeszcze od noga. Oś owego wrzeciona stanowi skromny fragmencik historycznego traktu żareckiego łączącego wieś Żarki z obecną Częstochową. Po trakcie tym wytyczono turystyczny, zielony, pieszy szlak imienia walk 7 Dywizji Piechoty. To na tych ziemiach odbyła się jedna z nich. Wypuszczeni wczesnym rankiem 3 września 1939 roku na patrol żołnierze idący od strony Częstochowy ze wsi Dąbowiec po wejściu na wzgórze Chorońskie, wtedy jeszcze nazywane Zielonym, minęli śpiących jeszcze żołnierzy niemieckich na posterunku. Po odkryciu tej sytuacji przez obie strony nastąpiła zapewne konsternująca cisza, bezruch i zaskoczenie. To był ostatni moment, kiedy wszyscy żyli, a ziemia nieskalana była nowoczesną walką i krwią współczesnego człowieka. To, co nastąpiło później, to już najgorsza emanacja mroków ludzkiego bytu. Zawiść, nieuzasadniona przemoc i okrucieństwo. W wielkim skrócie, wzgórze Zielone nie było wtedy tak porośnięte jak dziś. Nieosłonięta kompania prowadziła natarcie na nagie wzgórze bronione przez przebywających tam już Niemców. Przez 3 godziny obie strony wymieniały się ogniem. Poległo 39 żołnierzy polskich oraz cywile. Po zakończeniu walk okrutni Niemcy zabili ujętych Polaków, strzelając im z bliska w głowę oraz podobijali rannych leżących na polu. W dodatku nie pozwolono na pochówek. Dopiero 4 dni później można było zebrać poległych i pogrzebać. O najście wojsk polskich Niemcy oskarżyli proboszcza parafii Choroń, księdza Augustyna Kańtocha, któremu zarzucono sprowadzenie ich nocą. Kancelarię parafialną zdemolowano. Aresztowany ksiądz w 1940 roku został postawiony przed sądem. Ocalały oficer wzięty wtedy do niewoli świadczył na korzyść proboszcza, wskazując, że gdyby wojsko polskie wiedziało o obecności Niemców, to atak na wzgórze wyglądałby zupełnie inaczej, a w walce z pewnością wykorzystano by przewagę liczebną i sprzętową. Księdza uniewinniono i pojmano. Gestapo zaraz po odczytaniu wyroku zabrało go do obozu koncentracyjnego Buchenwald. Poległych pochowano w zbiorowej mogile. Teren pod nią ofiarował mieszkaniec Dębowca Antoni Wolski. Ciała układano w 4 warstwach przedzielonych kocami i wapnem. Złożono tu 39 żołnierzy i 2 nierozpoznane osoby cywilne. Mieszkańcy zawsze dbali o mogiłę aż do 1958 roku, kiedy wykonując nieznany po dziś dzień rozkaz żołnierze Ludowego Wojska Polskiego przybyli na miejsce, wykonali częściową ekshumację i zrównali teren z ziemią. Podejrzewa się, że w grobie nadal pozostają nawet 2 warstwy szczątek ludzkich. Po tym wydarzeniu miejscowy sołtys z pomocą ludności i leśników urządzili nową mogiłę. Od lat 80. opiekuje się nią m.in. młodzież szkolna ze szkoły podstawowej w Choroniu. Obecny pomnik pochodzi z 2008 roku. Wyryto na nim łącznie 106 nazwisk poległych żołnierzy 7 Dywizji Piechoty bez wskazywania miejsca śmierci. Obiekt jest miejscem mszy polowych przeprowadzonych przez proboszcza z Choroni w każdą pierwszą niedzielę września. Mogiła widoczna jest z traktu żareckiego, a historia przez nią opowiadana wciąż żyje za sprawą stałego obcowania tego dziejowego piętna z dziećmi przebywającymi na placu zabaw urządzonym na tej samej parceli. To pozornie kontrowersyjne zestawienie w rzeczywistości sprawia, że kolejne pokolenia, udając się na zabawę, nawet mimowolnie przyswajają opowieść o tym, co na tych ziemiach wydarzyło się na początku kampanii wrześniowej. Do tego miejsca prowadzą pieszy zielony szlak 7 Dywizji Piechoty, rowerowy żółty szlak edukacyjnych zagród agroturystycznych, rowerowy zielony szlak okrężny wokół Zalewu Porajskiego. Widzimy się na szlaku.